Szanowni, na naszej ścieżce prowadzącej przez algebrę, która ma doprowadzić do tego, że będziemy biegle umieli się posługiwać tym narzędziem, napotykamy takie zadanie. Mamy rozwiązać równanie x kwadrat plus y kwadrat plus 2x plus xy plus 4 równa się 2y. No, rozwiązać to znaczy znaleźć parę liczb rzeczywistych x i y, które są rozwiązaniem tego równania. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że tu już wprowadziłem taką dorosłą notację, nie wprowadzam kropek, nie wprowadzam znaków mnożenia. XY to znaczy po prostu, że X jest pomnożone przez Y. No, w pierwszym kroku to spróbujmy przenieść to 2Y na lewą stronę, tak żeby prawa strona była równa 0. No i to co tu widzimy, to widzimy, że tutaj są jakby fragmenty kwadratu sumy. Tak? Jest X kwadrat plus 2X. No, jedynkę można byłoby wziąć z tej czwórki, to byłoby x plus 1 y, do kwadratu. Tutaj jest y kwadrat minus 2y. Znowu jedynkę można byłoby wziąć z tej czwórki to byłoby y minus 1 do kwadratu. No, ale pozostaje pytanie, co z tym zrobić. To, to trochę pasuje do x plus y do kwadratu. No, ale tak, po pierwsze współczynnik nie jest równy 2, a po drugie, brakuje tych dodatkowych elementów x kwadrat i y2. No, y kwadrat. No, spróbujmy w takim razie uzyskać je. No, jeśli pomnożymy to równanie przez 2 lewą i prawą stronę, po prawej, to będzie nadal równanie, po prawej stronie będzie nadal równe, równe y, stało 0. No, a zyskamy 1x kwadrat, tak? To jest wynik pomnożenia przez 2. No i teraz tak, 1x kwadrat stąd możemy zagospodarować do x kwadrat plus 4x tylko teraz to jest x plus 2 do kwadratu więc tu potrzebna jest czwórka była dwójka ale jedną dwójkę weźmiemy z tej czwórki tu jeden y kwadrat weźmiemy i skonstruujemy y minus 2 do kwadratu czyli y kwadrat minus 2y plus 4 znowu mieliśmy tu tylko dwójkę ale możemy teraz zużyć drugą dwójkę z tej czwórki i to już nic nie będzie więcej do zużycia no, a x kwadrat, x kwadrat, y kwadrat i 2xy, tu oczywiście jest pomyłka. Po pomnożeniu przez 2 to tu będzie 2xy, możemy złożyć do x plus y do kwadratu, czyli dostajemy takie równanie. No i stąd wynika, jeżeli. Suma trzech liczb rzeczywistych ma być równa 0, to w, y, kwadratów trzech liczb rzeczywistych ma być równa 0, to wszystkie te trzy liczby muszą być równe 0. To znaczy x równa się minus 2, wtedy x plus 2 jest 0, y równa się 2, wtedy y minus 2 jest 0 i x równa się minus y, wtedy x plus y, y, y do kwadratu, czyli x plus y równa się 0, x plus y do kwadratu też się równa 0. No i rzeczywiście, jeśli x równa się minus 2, y równa się 2, to x równa się minus y, to już to trzecie równanie jest spełnione. No i teraz pozostaje tylko pamiętacie sprawdzić, czy te równanie, czy te e, e, wartości x równa minus 2, y2 spełniają wyjściowe równanie. No to podstawmy. x równa minus 2, x kwadrat będzie równe 4, y kwadrat będzie równe 4. 2x, jeśli x jest równe minus 2, będzie równe minus 4. x razy y. Jeśli x jest równe minus 2, a y równe 2 to też będzie minus 4, plus 4 równa się 4, a 2y jeśli y równa się 2, też się równa 4, czyli para minus 2, 2, xy minus 2, 2 spełnia to równanie i zadanie zostało rozwiązane.